Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Rzeczywiście, kiedy państwo się mierzy z żywiołem, wnioski są różne. Mnie, nie ukrywam, irytuje ta sytuacja. Jestem wrocławianinem. W 97 byłem na wałach, w 2010 byłem na wałach pod Wrocławiem. Teraz też czułem, że tam moje miejsce. I konfrontacja żywiołu z państwem okiem jakby punktowym w różnych miejscach wcale nie wygląda tak dobrze. Smutne jest to, że w takich sytuacjach święta wojna polityczna między PiS i Koalicją Obywatelską też musi się odbywać. Marzy mi się, żebyśmy naprawdę zrobili porządny audyt tej sytuacji pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem tego, co na przyszłość, bo po szkodzie, mądry Polak po szkodzie. No teraz debatujemy o tym, jak, że tak powiem, oczywiście strasznie ważne, czyli ponaprawiać to, co było, ale gdzie jest ta mentalność, żeby wyprzedzać zagrożenia? Gdzie jest ta mentalność, żeby budować odporność państwa na różnego typu zagrożenia, w tym takie naturalne kataklizmy, jak powodzie? Skoro mamy już sporo wniosków, ciągle nie odrobiliśmy do końca lekcji w tej materii. Mam dużo spostrzeżeń takich powziętych z tych miejsc zagrożonych, ale no już do końca życia mi zostanie obraz, jedną anegdotą się chciałem z państwem posłami podzielić. Zostanie mi do końca życia obraz pana Stanisława ze Ścinawicy pod Kłodzkiem, wioseczka leżąca tuż nad Nysą Kłodzką, z którym rozmawiałem 14 września o godzinie około 16. Pan Stanisław stał sam nad tą rzeką na metrowej, może półtora metrowej wysokości wale, który był w słabym stanie, już porządnie namoknięty, który nie był w ogóle poinformowany. Podszedłem, porozmawiałem z nim, pokazał mi okoliczne rowy, które ani nie są zadbane, ani nikt ich nie zabezpiecza na wypadek, gdyby rzeka wyszła ze swojego koryta. Zapytałem, jakie są komunikaty, czy ktoś tutaj działa, przyszedł do mieszkańców, coś powiedział. Nie było takiej informacji. Próbowałem się dodzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłodzku. Telefon był zajęty. Pewnego rodzaju dramat, a dużo bardziej dramatyczne było to, jak dobę później przysłał mi pan Stanisław zdjęcie swojego domu. W miejscu, gdzie staliśmy przy tym wale, poziom wody już niecałą dobę później był przynajmniej 2-3-metrowy, a dom pana Stanisława zalany do pierwszego piętra. No naprawdę. Naprawdę takie historie powodują, że powinniśmy te refleksje mocne robić i przede wszystkim działać na czas. No są trzy takie, żeby pogłębić tę refleksję, trzy obszary, w których jest konieczne działanie i też głęboka refleksja. Naprawdę apeluję do klasy politycznej o odcedzenie tutaj tej wojny politycznej, bo państwo się złościcie rządzący na opozycję z PiS-u, że się tak zachowuje. Jestem przekonany, że gdyby była odwrotna sytuacja, to ta jakość debaty byłaby taka sama. Potrzebujemy konkretnego audytu w tych obszarach, które tylko dotknę, no bo w tym krótkim czasie bardzo ciężko się szeroko odnieść. Jeżeli chodzi o... mamy rząd, samorządy i mieszkańców, nazwijmy to razem z przedsiębiorcami, innymi podmiotami tego typu. Rząd odpowiada za służby, policję, straże, wojsko. Tutaj jest jedna płaszczyzna odpowiedzialności i w szczegółach trzeba analizować, jak wyglądało organizowanie. To, co oddaję państwu, to, że państwo tam byliście na miejscu, te sztaby zarządzania kryzysowego były regularnie, były na miejscu, więc zarządzanie nie było z Warszawy, była próba jakiegoś zarządzania tym na czas. To oddaję, tak. Natomiast liczba błędów tutaj z tym naczelnym premiera jest do sprawdzenia.
powiedzenia są sytuacje związane z komunikatami RCB, jakie dostawali ludzie na telefony. To będziemy analizować. Tam były takie sytuacje, że po prostu ryzyko podtopienia, a później dom do pierwszego piętra zalany. Przeskakując na temat mieszkańców, no, nie ma obrony cywilnej zorganizowanej prawnie, bo PiS zawiódł. Rok nie możemy się doczekać. Tak, już jest jakiś projekt, ale nie ma dalej. Jesteśmy w sytuacji, w której nie ma zorganizowanej obrony cywilnej w Polsce. To jest katastrofa, to jest dramat. Oddam tutaj chwałę mieszkańcom, którzy się organizowali przez grupy facebookowe i inne internetowe, tak jak w internecie jest dużo zagrożeń, tak potęga internetu wyszła. I ekspresowo jeszcze jeden wątek. Samorządy, szanowni państwo, pytałem wszystkie samorządy dolnośląskie w lipcu o to, czy mają zaktualizowane plany zarządzania kryzysowego. Kłodzki samorząd, starosta Kłodzka z pismem z 20 sierpnia odpowiada mi, że żadna gmina w powiecie kłodzkim nie ma zaktualizowanego planu zarządzania kryzysowego. Czyli podejście do tej materii jest, panie marszałku, 20 sekund słownie, podejście do tej materii jest nonszalanckie. Oczywiście można dobrze zarządzić bez planu zarządzania kryzysowego i tak się zdarzało, ale z drugiej strony też realizacja. Mamy sytuację, że w Kłodzku był zaktualizowany plan zarządzania kryzysowego i ja nawet pytałem o łączność. Pytałem w swoim piśmie o łączność między samorządami i dostaję odpowiedź pismem z 20 sierpnia, że łączność jest zabezpieczona, a później awaryjna łączność, a później co się okazuje, że pani starosta w mediach podaje, że była tam przerwa w łączności, bo nie było paliwa do agregatów. Więc jak będziemy tak podchodzić do kwestii planów, że coś jest tylko na papierze, a nie jest w rzeczywistości, to jest niepoważne. Bardzo dziękuję.